Cześć, mamy koniec weekendu, więc jak zwykle nulty astrofon, a w nim kilka astronomicznych odpowiedzi na wasze astronomiczne pytania. A zaczynamy od majstra, który już w multiastrofonie kiedyś był. Jak czuje się astronauta wracający na przykład z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Czy chwieje się jak po grubej bibie z powodu odzwyczajenia od grawitacji? Bolą go mięśnie, kości itd., itd. Oczywiście, astronauta po dłuższym przebywaniu na orbicie, po dłuższym przebywaniu w stanie nieważkości, doświadcza pewnych nieprzyjemnych zdrowotnych konsekwencji przebywania właśnie w mikrograwitacji. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej posiadają swoją małą siłownię, a mimo tego i tak doświadczają ubytku masy kości i mięśni. Oczywiście po powrocie na Ziemię będą przechodzić rehabilitację i wtedy ta masa mięśniowa dosyć szybko powróci, natomiast masę kostną będą uzupełniać dużo dłużej, będzie potrzebna odpowiednia dieta, odpowiednie suplementy itd. No na pewno jest to osłabienie. Ostatnio na Ziemię wrócił Scott Kelly po prawie roku przebywania w przestrzeni kosmicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i mówił, że właśnie musi się przyzwyczaić na nowo do pobytu tutaj na Ziemi, że wszystko staje się o wiele bardziej ciężkie do zrobienia. Czuje w końcu ten swój ciężar, czuje, że musi nosić go ze sobą. No i pierwsze dwa dni to było praktycznie tylko pół leżenie, siedzenie i jakieś przyzwyczajanie się do grawitacji. Lima Delta Zulu. Czy na Księżycu jest lustro postawione, by mierzyć odległość do satelity? Tak, razem z misją Apollo 11, która postawiła pierwszego człowieka na powierzchni naszego Księżyca, zostawiono tam też specjalne odbłyśniki, dzięki którym możemy mierzyć właśnie odległość Ziemia-Księżyc. Działa to w ten sposób, że laserowa wiązka zostaje wysłana w kierunku odbłyśnika, następnie zostaje odbita i wraca do detektora. Opóźnienie, które jest mierzone w czasie tego wysyłania i powrotu wiązki laserowej, pozwala nam obliczyć odległość Księżyca od Ziemi i dzięki temu wiemy, że nasz satelita rocznie oddala się od naszej planety o mniej więcej 4 cm. Merchior Yemo. Czy wybuch bomby atomowej w przestrzeni kosmicznej wyglądałby i emitował dokładnie tak jak na Ziemi, nie licząc, że nie byłoby go słychać, czy jakoś inaczej? Tutaj nie musimy się na szczęście zastanawiać i myśleć, co by było gdyby, ponieważ takie eksperymenty zostały przeprowadzone. Nazywało się to operacja Dominik i polegało na tym, że w przestrzeń kosmiczną, a właściwie na granicę przestrzeni kosmicznej i naszej atmosfery zostały wystrzelone ładunki nuklearne. To było jeszcze zanim zabroniono wysyłania ładunków nuklearnych na orbitę, ale oczywiście Amerykanie przeprowadzili takie badania. Wyglądało to dokładnie w ten sposób, jak widzicie teraz na ekranie. Oczywiście nie powstał znany z takich wybuchów grzyb, tylko raczej kulista, przypominająca pióropusz eksplozja. To cząstki zaczęły rozchodzić się w ziemskim polu magnetycznym, oddziaływać z naszą atmosferą. Naukowcy zanotowali również olbrzymiej mocy rozbłysk elektromagnetyczny, który potrafił uszkodzić naziemne stacje elektryczne oraz urządzenia elektroniczne. Tak więc wiemy, że wybuch bomby atomowej na orbicie, na niskiej orbicie okołoziemskiej, może powodować wyłączanie elektroniki na przykład przeciwnika. Więc dopóki konwencja obowiązuje, no to możemy niby spać spokojnie, chociaż jak wiemy, niejedną konwencję człowiek potrafił już złamać. Niktorius, czy istnieje ryzyko, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna spadnie kiedyś na Ziemię? Słuchaj, takie ryzyko zawsze istnieje, może coś pójść bardzo nie tak, może stacja może zostać uszkodzona na przykład przez jakieś kosmiczne śmieci czy meteoroidy, no i wtedy mielibyśmy duży problem. Natomiast stacja kosmiczna cały czas opada w kierunku Ziemi z racji na to, że jest wyhamowywana o taką bardzo rzadką atmosferę, która na wysokości tych mniej więcej 400 km się znajduje. Dlatego też co jakiś czas musi być ta orbita z powrotem przywrócona poprzez odpalanie silników sojuzów przycumowanych do stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jednak taką deorbitację stacji kosmicznej już kiedyś przeżyliśmy. Radziecka, a potem rosyjska stacja kosmiczna Mir została zdeorbitowana, no i jej szczątki paliły się w atmosferze, a resztki, które nie zostały w atmosferze zniszczone, wpadły do oceanu. Mateusz J., co to jest ten wielki zderzacz hadronów? Wielki zderzacz hadronów to jedna z najnowocześniejszych maszyn i przede wszystkim największa maszyna, jaką zbudował człowiek. To jest taki torus, czyli taki jakby pączek, nazwijmy to, z dziurką w środku, o długości około 27 km zakopany pod ziemią. Na tym okręgu znajduje się 7 detektorów, które wykrywają zderzenia cząstek pod olbrzymimi
zbliżonymi do prędkości światła prędkościami. I właśnie na tym polega Wielki Zderzacz Hadronów. Zderza on na przykład protony z dużą siłą, aby wykrywać cząstki, które podczas tych zderzeń są emitowane. Takie cząstki rozpędzane są najpierw w kilku mniejszych akceleratorach i z jednego mniejszego idą do następnego większego, aż w końcu trafiają do tego największego wielkiego zderzacza hadronów. Tam podróżują w dwóch przeciwnych kierunkach i w odpowiednim momencie w obecności tych detektorów są ze sobą zderzane, nakierowane na siebie i zderzane. Podczas takiego zderzenia produkowanych jest około 100 terabajtów danych, które później komputery, takie klastry wielkie komputerów przerabiają i analizują. Na koniec oczywiście astrosuchar, tym razem od Kubawa. Jak nazywa się wyłączony pluton? Plut-off. No, muszę popić z kielicha astrologicznego. To było suche, ale też niezłe, trzeba przyznać. Ja oczywiście już Was żegnam w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny Multiastrofon już w następny piątek. W poniedziałek będzie astrofaza z dziedziny fizyki kwantowej. Chcieliście o teorii strun? No to będziecie mieli o teorii strun. No i oczywiście 12 będzie nasz charytatywny stream 12-godzinny, także uzbrojcie się w cierpliwość, czas, jakieś tam pieniądze na przeznaczenie naszego szczytnego celu. A jaki to cel? No to już niedługo będziemy o tym mówić na naszym fanpage'u na pewno. Także do zobaczenia, patrzcie w górę i piszcie oczywiście w komentarzach swoje pytania. Cześć!